W Pszczynie w województwie śląskim wystartował pilotaż programu Czyste powietrze dla budynków wielolokalowych. Pozwoli on na wymianę co najmniej 280 nieefektywnych źródeł ciepła. Na cel zarezerwowano 6 milionów złotych. Pszczyna w ciągu roku odnotowuje nawet 125 dni smogowych. Szansą dla regionu jest program Czyste powietrze w nowej formule, czyli nie tylko tej, która obejmuje wyłącznie budynki jednorodzinne. Problem czystego powietrza niestety nie kończy się tylko i wyłącznie na domach jednorodzinnych. To jest również problem budynków wielolokalowych. Dlatego Pszczyna to drugie miasto w Polsce, w którym rozpocznie się pilotaż w ramach programu Czyste powietrze dla budynków wielorodzinnych. Dla miasta to duża szansa, ale by została wykorzystana, wymaga współpracy pomiędzy rządem i samorządem. W ramach programu Czyste powietrze, którego budżet wynosi 103 miliardy złotych, środki są dostępne. Mieszkańcy mogą składać przez cały czas wnioski i tutaj nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o zasady finansowania. Z możliwości dofinansowania przedsięwzięć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji skorzysta 180 budynków wielorodzinnych. Wartość dofinansowania będzie zależała od rodzaju zamontowanego źródła ciepła. W ramach pilotażu w Pszczynie do mieszkańców trafi 6 milionów złotych. Dofinansowanie może wynieść nawet 290 tysięcy. Program Czyste powietrze musi nadążać za zmianami społecznymi, za zmianami w mentalności Polaków, które też następują za zmianami w postawach proekologicznych. I właśnie dzisiejszy pilotaż jest odpowiedzią na jednocześnie poszukiwaniem tego, w którym kierunku program Czyste powietrze ma się zmieniać. Wnioski o wsparcie można składać do 31 marca przyszłego roku.